Wywiadownia. Miejsce spotkań z ludźmi niezwykłymi. Jedni są znani, drudzy mniej znani. Ale mają jedną wspólną cechę. Są merytoryczni. Są niezwykle merytoryczni w tym, co robili kiedyś, co robią dzisiaj i w tym, co mają Państwu do powiedzenia. Były policjant próbuje w kulturalnych warunkach rozmawiać. Dziś naszym gościem jest pułkownik Andrzej Kulczyński, szef, założyciel Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Niezwykłej instytucji. Instytucja, która zajmuje się nie tylko doradzaniem, to nie jest prosty konsultant, ale instytucja, która wyciąga wiele słusznych analiz, a w szczególności analiz dotyczących zdarzeń, gdzie istnieje zagrożenie życia i zdrowia. Znamy człowieka z przekazu medialnego, z wypowiedzi w każdej telewizji, znamy go z różnej sytuacji. Pan pułkownik Kulczyński. Pierwsze pytanie. Andrzej, dlaczego pułkownik? To jest długa historia. Lat temu, już kilkadziesiąt, miałem okazję skończyć szkołę oficerską we Wrocławiu, sławetny ZMECH. Czyli tam, gdzie się zalicza przez bieganie? Tam, gdzie się zalicza przez bieganie, gdzie się mówi tak, że nie matura, chęć szczera zrobić siebie. Rozumiem, że nie tylko pułkownik, ale też inżynier pola walki. Inżynier pola walki. Także były to naprawdę ciężkie 4 lata. Nie było łatwo ten ZMECH skończyć. Wiele osób tak odpada, bo to jest kuźnia kadr. To jest kuźnia kadr. Ja bym sobie pozwoliłem tutaj za to, przepraszam absolwentów na złośliwość, ale o poziomie uczelni świadczy liczba osób, które zaczynają, a które kończą. I ZMECH, proszę Państwa, na pewno jest ciągle w czołówce uczelni, gdzie liczba odpadających kandydatów jest ciągle największą w Polsce. Czyli coś trzeba sobą wykazać, żeby skończyć. Udało się, czy było znakomicie? No, bywało różnie, tak? Nie było prosto, niemniej jednak udało się. Ja pochodzę ze ściany wschodniej, także moje, powiedzmy, doświadczenie z wojskiem były żadne. To był jak gdyby zupełnie inny rozdział w mojej historii. Podjąłem ryzyko, podjąłem próbę. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy z tego ryzyka, bo to mi otworzyło furtkę na świat. Po skończeniu ZMECH-u trafiłem do legendarnej jednostki, do jednostki 2305, czyli miałem to szczęście... Sekundę, co to za pytanie? Numer telefonu? Prawie, prawie. Mówimy o jednostce GROM, nie jest to tajemnicą. Czyli mamy do czynienia z oficerem GROM. Kiedy trafiłeś? Na początku lat 90., czyli w 91 roku. Można powiedzieć, że to były totalne początki jednostki. To ile was było, jeżeli nie jest to tajemnicą? Nie jest to tajemnicą. Na początku było kilkadziesiąt osób. To był rzeczywiście taki narybek. Ludzie ściągnięci z różnych innych jednostek specjalnych, których też trzeba docenić wkład w powstanie GROM-u. Nie byłoby GROM-u, gdyby nie było wcześniej jednostek specjalnych. To były kompanie specjalne, czyli pierwsi taki tacy instruktorzy, rasowi operatorzy, to byli ściągnięci stamtąd i dopiero byli poddani procesowi permanentnego szkolenia. Pochwalę się przed Państwem. Czytałem pewną książkę, w której był wywiad z szefem Katrmonu z tamtego okresu, który powiedział: Petylicki poprosił mnie o kilkunastu niegrzecznych, ale niezwykle sprawnych chłopaków i mu wszystkich dałem. Czy to prawda? No może nie tak łatwo, tak? Generał Petylicki dostał tych ludzi, musiał wyrywać ich, musiał tak robić dziwne podejścia, żeby takich ludzi ściągnąć do siebie. Ja miałem to szczęście, że od razu po szkole oficerskiej plus kilkunastu kolegów udało nam się zostać przyjętym do jednostki. Przyjechali tak zwani kupcy, zrobili testy. Dla ZMECH-ola test sprawności fizycznej to jest pikuś. Ja mogłem być obudzony o godzinie 23:30 w nocy i zaliczyć na 5. Tak by było. Później trafiliśmy na selekcję i zostaliśmy przyjęci do tej legendarnej jednostki. Czy w tej legendarnej jednostce była prawdziwa robota, czyli pot, łzy i krew niekiedy? W dosłownym słowa tego znaczeniu. Mnie się wydawało, że skończyłem szkołę oficerską i już jestem ekspertem, że jestem panem podporucznikiem, 4 lat szkolenia, czyli będę tutaj wiódł prym, bo 4 lata ja się uczyłem rzemiosła, może nie innego. Może nie działań specjalnych, ale dopiero w tej jednostce otworzono mi oczy, pokazano, co znaczy działania specjalne. Nie polscy tak instruktorzy, tylko na początku to byli instruktorzy ze Stanów Zjednoczonych, z legendarnej Delty, a później to byli instruktorzy z legendarnego SAS-u, z brytyjskiego tak SAS-u. Rozumiem szkolenie, a jak boję? Na początku musiały być szkolenia, tak, bardzo ciężkie, mozolne, tak, był kurs podstawowy, tak, inne kursy, gdzie nas przygotowano do różnych działań. No i niebawem, po kilku latach, nas wysyłano na pierwsze misje. Czyli ja miałem okazję być na kilku misjach. Pierwsza to była Haiti, rok 94, później wschodnia Słowonia, Kosowo, Macedonia. I tu bym prosił o zakończenie, dlatego że historia udziału, ta, która jest ujawniona, jest tak interesująca, że Andrzej, niestety byś przygasił najważniejszy temat, który dzisiaj chciałem z Tobą poruszyć, ponieważ dźwięk słowa komandos ciągle wywołuje wśród młodzieży
drżenie, emocje i chęci. Natomiast ostatnie wydarzenia, które miały miejsce, tragiczne. Składamy wyrazy współczucia rodzinie, wszystkim policjantom uczestniczącym w tym zdarzeniu, gdzie policyjny antyterrorysta ginie. Chciałbym Ciebie zapytać, jako osobę, która w tej chwili zajmuje się teorią, ale praktyka bezpieczeństwa, praktyka, który działał w sytuacjach specjalnych, niezwykle nietypowych. Powiedz mi, czym byś Ty wytłumaczył słowo komandos? Kto to jest? Co to za żołnierz? Komandos to jest temat rzeka, moglibyśmy tutaj godzinami rozmawiać, ale specjalnie tak, wybrany, wyselekcjonowany, specjalnie przeszkolony, który ma perfekcyjnie opanowane kilkanaście, a może kilkadziesiąt różnych tutaj, brakuje mi słowa, możliwości działania. Komandos to jest osoba, która działa zespołowo. To nie jest świetnie wyszkolony pan czy pani, tak? Tylko my mówimy o komandosach. Czy mogę powiedzieć, że byłeś komandosem? Bez dwóch zdań. Ja mogę tak siebie tytułować. Więc w takim razie, kto jest komandosem? Osoba, która jest wyselekcjonowana, specjalnie wyszkolona, która potrafi obsłużyć, wykorzystać sprzęt, to co ma w 100% i potrafi działać zespołowo. Potrafi zaplanować akcję, potrafi ją przeprowadzić, potrafi sama rozwiązywać problemy, które mogłyby się zdarzyć gdzieś w świecie. Dobrze. Czy komandosi są wszędzie, czy komandosi to specjalne formacje? No to są specjalne formacje. Jeżeli ktoś mówi, tak, są kraje, gdzie mówią, że mamy kilkadziesiąt tysięcy komandosów, to pytam się jak? Jak to jest możliwe? No właśnie. I tutaj Ci wchodzę ostro w słowo, bo u nas moda na komandosów jest straszna. Komandosów mają policja, komandosów mają wojsko, różne jednostki, mamy samodzielny pododdział GROM i wszystkie inne formacje, CBA, ABW, Agencja Wywiadu, Wojskowy, Cywilny, Służba Ochrony Kolei. Przepraszam, to co, jesteśmy potęgą? No pełna zgoda, oczywiście nie. No, to, że ktoś siebie nazywa komandosem, no, to jeszcze to nie jest prawda. Komandos, mówimy o rasowym komandosie, to proces szkolenia, produkcji komandosa, to zajmuje 2-3 lata. Jeżeli ktoś myśli, że komandosa wystarczy tylko ubrać fajne tak ubranie, dać mu fajny sprzęt, dać mu pistolet i broń długą maszynową i to będzie komandos, no oczywiście, że nie. To jest kilka lat pracy, mozolnej pracy, ciężkiej pracy, tak. On musi zdobywać, tak, przekraczać kolejne granice, pracować zespołowo, dopiero po kilku latach możemy rasowego komandosa próbować wysłać w świat. Niech walczy. Wtedy mamy gwarancję, że nie powinno być dziwnych sytuacji, jak czasem bywa, bo żołnierz po szkoleniu półrocznym jedzie i wraca. Nadinterpretacja słowa występuje. No, każda formacja chce mieć. Zdobyli te pieniądze, mają do wyrzucenia, chcą zatrudniać ludzi. Niech im będzie. Teraz, czy w policji są komandosi? A przecież wiem, że współpracowałeś z policją, nie tylko dydaktycznie, nie tylko w rozpoznawaniu zagrożeń przy wizytach różnych osób. Również chciałem Państwu powiedzieć, że mieliśmy sytuacje różnego rodzaju alertów, gdzie podwyższano stan gotowości, które dotyczyły obszaru całego kraju. Wtedy GROM współpracował z policją, no, chroniąc obiekty, zabezpieczając osoby, też analizował swoje informacje, które miały wpływ, mogły mieć wpływ na sytuację, gdyby to zagrożenie przeistoczyło się w czym. Czy w policji są komandosi? Ja bym ich może nie nazywał komandosi, mam nadzieję, że nikt z kolegów się nie obrazi. Ja bym używał nazwy antyterroryści. Bo ta nazwa funkcjonuje od iluś tam lat, od nastu lat. I rzeczywiście mamy kilka miejsc w Polsce, gdzie mamy też i rasowych antyterrorystów policyjnych. W takim razie, zatrzymujemy się w tym słownictwie. No, patrząc na nauki wojskowe czy nauki bezpieczeństwa, antyterrorysta jest absolutnie nieadekwatną nazwą do tego celu. Antyterroryzm jest to zespół działań administracji. Ale się to tak silnie przyjęło, że formacje policyjne mają to w nazwie. Również Biuro Operacji Antyterrorystycznych, mimo że tak naprawdę prowadzi działanie kontrterrorystyczne, zostaną przy tej nomenklaturze słownej. Natomiast mam pytanie, czy oni są, ci antyterroryści, tak samo dobrzy jak gromowcy? My musimy rozróżnić dwie rzeczy. Żołnierz sił specjalnych, tak, rasowy komandos, wykonuje zadania zupełnie inne niż taki antyterrorysta policyjny. On działa na terenie nieprzyjaznym, on działa przez okres kilkunastu dni, tak? On musi sobie radzić naprawdę z wieloma problemami. W taki sposób jest szkolony. Antyterrorysta policyjny działa zupełnie inaczej. On działa w terenie przyjaznym, tak? Jego zadaniem jest po prostu dowożą go do miejsca. On ma zrobić robotę, która może zająć kilkanaście, może kilkadziesiąt minut, tak? Może czasem parę godzin, tak? I wraca do swojej bazy. Także te szkolenia są zupełnie inne. To są dwa różne światy. Doceńmy
żołnierzy sił specjalnych, ich ciężki trening, zadania, które wykonują na świecie przeważnie, aczkolwiek teoretycznie nie mogą działać w Polsce, i doceńmy ciężką, mozolną pracę tak policji, antyterrorystów policyjnych, którzy na co dzień borykają się z różnymi problemami, czasem mniej poważnych, czasem bardziej poważnych, a czasem są sytuacje tragiczne. Przykład sprzed kilku dni, że ginie człowiek. W aspekcie szkoleniowym możemy użyć takiego pojęcia, takiego określenia, że komandos policyjny, antyterrorysta, przepraszam, komandos wojskowy więcej energii zużywa na przygotowanie do tego punktowego celu, który ma zrealizować, czyli dotarcie, czynności przykrywające swoją obecność i dopiero realizacja. Natomiast policyjny jest dowożony najczęściej na miejsce, często pracuje bez rozpoznania. Czy to jest słuszne moje spojrzenie? No myślę, że nie. To nie jest tak, że ja tracę dużo energii na planowanie, na dotarcie. Ja muszę mieć tak rozłożoną właśnie tą moją energię, tak, moją siłę, żebym wykonał zadanie, żebym wrócił, a może będzie jeszcze jakaś sytuacja newralgiczna, czyli sytuacja nietypowa w trakcie tego działania. To nie jest tak, że mogę wykorzystać 100% swoich umiejętności, tak, usiądę i powiem, bateria się rozładowała. Ja muszę zaplanować swoje działanie na kilkanaście dni. To jest właśnie ten mozolny, ciężki trening, bo żołnierz sił specjalnych zna swoje możliwości, zna swoją wytrzymałość organizmu, tak? On wie, na co ten organizm jest stać, bo był kilkadziesiąt razy na treningu bardzo podobnym, bardzo realistycznym i nie ma sytuacji, tak, jakiejś niespodzianki, bo ja znam swój organizm. W policji jest zupełnie coś innego. Ja sobie przypominam ćwiczenia przed Euro. Wiemy, jakie były zagrożenia. I przyjechała grupa Atlas. Doskonale znasz, tak? Ludzi z połowy Europy przyjechali do Polski i starali się razem trenować na Stadionie Narodowym, tak, jeszcze na etapie budowy, pewne elementy. I było niezmiernie trudno, bo taktyka jest taka, bo łączność jest taka, bo nie możemy się połączyć. No, trochę słabo to wyglądało. A my mówimy, że teoretycznie jest grupa Atlas. I co z tego, że teoretycznie jest? Jakby przyszło do działania, to byłoby naprawdę cholernie ciężko połączyć wszystkie ogniwa i żeby stworzyć z nich jeden mechanizm. Dobrze. Biorąc Twoje doświadczenie komandosa, jednak wojskowego, mimo że do końca nie możemy powiedzieć, że GROM jest klasyczną jednostką wojskową, czy są jakieś elementy, które ze swojego doświadczenia, tej swojej specjalności również i swojego doświadczenia, przede wszystkim bojowego, wykonując misje poza granicami kraju, a były to misje, dodam, proszę Państwa, z zakresu porządkowego i stabilizującego tamte społeczeństwa, czy jakieś elementy powinny być wprowadzone w procesie szkolenia policyjnego, antyterrorysty? Ja myślę, że wiele z tych elementów jest, bo to się przeplata jedno z drugim. Oczywiście perfekcyjna obsługa broni, czyli wyszkolenie, umiejętność planowania, tak, przeprowadzania akcji, bo każdy... Ale coś nowego, czego nie ma dzisiaj w policji, a mogłoby być przydatne. Myślę, że tutaj nacisk powinien położony być na pracę zespołową, na podkreślenie ważności pracy zespołowej i może zamienność funkcji, bo nie jest tajemnicą, że mamy przypisane pewne zadania, można być mistrzem w swoim, tak, dziedzinie, ale jak coś ze mną się stanie i nie będę mógł dalej działać w tym zespole, to co, tworzy się wyrwa, dziura? A może warto mieć kogoś, kto mnie zastąpi? Może w 70% będzie miał tą wiedzę, jaką ja mam. To jest właśnie czyli ważne. Uniwersalizm w wykonywaniu, czyli chłopcy z zespołu działający, prowadzący na przykład dynamiczne wejście do obiektu, no, mają być przygotowani na pracę w każdej pozycji, wchodząc do tego obiektu. Przynajmniej no to. W takim razie mamy te wydarzenia tragiczne, dolnośląskie, ginie policja. Czy tu można było coś zrobić inaczej? Z perspektywy czasu zawsze możemy powiedzieć, że coś można było zrobić inaczej. Siedząc w wygodnych fotelach, tak, w fajnych warunkach, pijąc kawę i sok, możemy powiedzieć, że można było zrobić inaczej. Sami ci, którzy braliby udział w tej akcji, jakby czas mógłby wrócić, zatrzymać się, to powiedzieliby, żebyśmy to zrobili zupełnie inaczej. Ale czasem jest tak, że to jest dynamika, że może jest, nie wiem, jakaś parcie przełożonych na wykonanie zadania, żeby zrobić wynik, a może tak zwana rutyna. Ja nie mówię, że w tym przypadku tak było. Nie powinno być tak, że 12-rasowych antyterrorystów podchodzi, świetnie wyposażonych, uzbrojonych, z tarczą balistyczną i jedna osoba potrafi uśmiercić jedną osobę i dwie osoby ranić. No tak nie powinno być.
Czyli coś się stało, tak. Czy jest jakiś sposób na zaskoczenia, na przeciwdziałania zaskoczeniu? Oczywiście, że jest. No, to jest podstawa działania. Rasowi komandosy, siły specjalne na czym bazują? Bazują na zaskoczeniu. Może element odwrócenia uwagi i atak. Ty o tym też doskonale wiesz, tak? Jesteś rasowym negocjatorem i też tak, takie rzeczy się dzieją. Tylko nie zawsze da się to zrobić. Nie zawsze da się to wykonać. Ale powinniśmy do tego dążyć. Czyli dążyć do ideału. Czasem coś się wymyka spod kontroli. Takie rzeczy się dzieją. Nie tylko w Polsce, tak? Przypominamy sobie Magdalenkę, przypominamy sobie stację Shella, tak? Niby na stacji Shella nic poważnego, zwykle tak, rutynowe działanie, a chłopak traci życie. No pierwsza moja śmierć, byłem obecny w tym momencie jako funkcjonariusz Komendy Rejonowej Praga Południowa. Natomiast żołnierze Gromu też niestety, ale ponosili śmierć w różnych działaniach, mimo perfekcyjnego wyszkolenia, ale to jest wliczone w ryzyko, tylko żołnierz sił specjalnych ma przewagę, bo jeżeli jest incydent, tak, i trzeba kogoś, nie wiem, zatrzymać, tak, aresztować, to ja decyduję, czy muszę wchodzić, czy mogę go okrążyć, poczekać 3 dni, odciąć mu dopływ prądu, wody i czekać, aż się poda. Jeżeli byłaby sytuacja związana z zakładnikami, gdzie jesteś ekspertem i musimy wchodzić, bo musimy ratować życie zakładników, to nie ma wyjścia. No tak, ale ja na tą sytuację wrocławską patrzę przez swoją, no słowo trauma w moim przypadku nie ma, to nie jest adekwatne, ale przez swoje jakieś przeżycie związane z Magdalenką. Ponieważ przez pewien czas byłem pracownikiem jednostki antarktycznej Kuby Jałożyńskiego, a później byłem samodzielnym ekspertem do spraw negocjacji u Grażyny Biskupskiej i obydwie osoby, plus komendant NFPO, mieli straszne problemy. A przecież powinno być oczywistością, że w każdym działaniu ten margines ryzyka, które nie da się wykluczyć, nie da się przewidzieć. Te osoby poniosły szalone konsekwencje, bo były przez wiele lat napiętnowane. Mam nadzieję, że w tej sytuacji wrocławskiej, bo oczywiście z punktu widzenia biurka prokuratorskiego możemy doszukiwać się, że to zrobić, ale przecież wiadomo, że policjanci, żeby robić dobre rozpoznanie, istnieje prawdopodobieństwo ujawnienia. Nie ma tego elementu zaskoczenia, zatrzymania na gorącym uczynku. Natomiast mnie interesuje jeszcze jedna kwestia, którą bardzo efektownie ominąłeś. Komandos, a antyterrorysta, komandos ma wyeliminować. Nie wiem, co to słowo ma oznaczać. Zneutralizować, może bardziej poprawnie. Bardziej poprawnie zneutralizować. Natomiast policyjny, niestety, oprócz dopiero wprowadzonej nową ustawą, uzyskał takie prawo. Natomiast komandos, ciągle go obowiązuje ustawa o policji, o zrobieniu jak najmniejszej krzywdy, jak najmniejsze konsekwencje zdrowotne dla obiektu swojego prawnego działania, gdzie możliwość rozpoznania stan emocjonalny, czy też nawet trening mięśniowy, pamięć mięśniowa, to powoduje, że trzeba tego człowieka jednak neutralizować. A prawo policyjne i wszystko związane z działaniami policji, no jest coś takiego, mnie to przypomina, rozjuszamy psa, szczujemy tego psa i nagle ten pies ma skoczyć do gardła, ale nie ubiegł. Czy tego da się zrobić? No tutaj masz w zupełności rację, tak jak powiedziałeś, co z tego, że my przygotowujemy ludzi, tak, szkolimy, jak on w momencie tak tym krytycznym musi czekać na reakcję. On musi zobaczyć broń, że ktoś może do niego będzie strzelał, może, nie wiem, wezwać do poddania się. No trochę to nie pasuje do realiów, do współczesnego świata, który się dzieje, tak? Nie może być tak, że ktoś sięga po broń i uśmierca policjanta. W siłach specjalnych jest to zupełnie coś innego. Ważny jest aspekt psychologiczny. Doskonale znasz przykład Wielkiej Brytanii. Swego czasu, jak były problemy, tak, różne i była informacja, że przyjeżdża SAS, no to przeważnie ci porywacze, napastnicy wywieszali bardzo szybko białą flagę. Ponieważ wiedzieli, jaki będzie skutek. Powiedzieli, że tam nie ma zabawy, tylko tam jest sytuacja zero-jedynkowa. Może, tak, może u nas warto. Niestety polscy antyterroryści jak przyjeżdżają i ci w zamkniętym mieszkaniu, nieraz to przeżyłem, będąc jako ta siła wspierająca, wiedzieli, że mogą się po prostu drażnić, że później zrobią konferencję, że później będą skargi, że im ręce do tyłu wykręcili, ich z kuli zakajdankowali do tyłu. No to wygląda rzeczywiście niepoważnie, bo mówiliśmy niedawno o elemencie zaskoczenia. Jaki to jest element zaskoczenia, jak podchodzą rasowi, tak, antyterroryści, pukają do drzwi i mówią, proszę otworzyć, bo wyważymy drzwi. No to o czym my mówimy? O jakim elemencie zaskoczenia? To ma być dynamizm sytuacji, tak? Wtedy zadanie może być wykonane, wtedy dajemy sobie przewagę, wtedy my mamy przewagę, tak? Bo mamy może granaty, wybuszki, może coś innego, bo będzie element odwrócenia uwagi. No tak to powinno wyglądać. Już prawie na zakończenie, szanowni państwo, takie pytanie mocno natury osobistej. Wchodzisz na obiekt. Są osoby, które trzeba dynamicznie zatrzymać. Używasz tak zwanego hukowca. Jaki najczęściej jest efekt u osoby,
która znajduje się w tym obiekcie, zaskoczonej efektem tak zwanego hukowca. Jeżeli są używane tak zwane granaty hukowe, pamiętajmy, taki granat hukowy wydaje z siebie ponad 120 decybeli. To jest 120 decybeli. To jest potężny jeszcze słup ognia. To może być kilka czy kilkanaście wybuchów. Reakcja jest jedna. Łapię się za głowę, schodzę na kolano, czyli nie jestem w stanie zrobić nic przez kilka sekund. Czyli ja, komandos, tak, żołnierz sił specjalnych, mam przewagę. To jest ten element czasu. To jest ten element czasu. Dziękując Państwu za wysłuchanie nas, chciałem dodać, że efektem życia w hukowcach jest jeszcze popuszczenie zwieraczy. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękuję.